W latach świetności tej szkoły, czyli trochę wcześniej, zanim ja tutaj chodziłam, no miała ta szkoła pewnych wybitnych absolwentów, na przykład profesora Longina Pastusiaka, znanego amerykanistę, profesor Zdzisławę Janowską, znaną senator. Tutaj nawet muszę powiedzieć, że kiedyś byliśmy w klasie maturalnej na wycieczce właśnie w Senacie i oni nas wtedy oprowadzali. Było to wycieczka, no sama w sobie, że chodziliśmy sobie po Sejmie, że podczas tej wycieczki zgubiło się około 10 osób z mojej klasy plus jedna nauczycielka. Brak tychże osób zauważyliśmy dopiero, jak już wsiedliśmy do autokaru, kiedy po prostu było dużo, dużo niespodziewanie wolnych miejsc. Niestety to były lata, początek lat 2000, nie każdy miał wtedy telefon, więc po prostu z tymi zaginionymi nie można było w żaden sposób się skontaktować. Ci, którzy zaginęli, poszli z panią profesor na przysłowiowe siusiu, kiedy zorientowali się, że zostali po prostu porzuceni, bo całej reszty towarzystwa po prostu nie było. Wybuchła podobno straszna awantura pomiędzy moją bardzo nerwową koleżanką z klasy, a panią profesor, która kompletnie nie wiedziała, co w tej sytuacji zrobić. Pamiętam, że ówczesna dyrektor szkoły, pani profesor Pająk, musiała dzwonić w Warszawie po taksówkę i jechać ich po prostu, tych zaginionych, szukać, ponieważ ten parking autokarów, on był dosyć daleko od Sejmu, no a po takiej szybkiej burzy mózgu no stwierdzono, że jeżeli gdzieś ich zgubiliśmy, tych niedobitków, no to właśnie, że zostali gdzieś w Sejmie. No można byłoby powiedzieć, że to może była jakaś prorocza wizja, ale o ile mi wiadomo, to żadna z tych koleżanek w politykę chyba nie poszła. No. Także tutaj właśnie zrobię, szefie, czy podobał Ci się spacer taki szlakiem bardzo, moich lat młodzieńczych? No. Bardzo. Tak, więc polecam. Tak, polecam. Tutaj było też, za moich czasów powiem tak, tutaj nie było tej sygnalizacji, no i było tutaj parę takich właśnie kolizji z uczniami naszej szkoły. No szefie, idziemy dalej, to może teraz wyłączymy, ale wrócimy spokojnie, widzowie drodzy, my Was jeszcze nie zostawiamy.